Patriotyzm to jest dla mnie działanie. Nie potrzebuję patetycznych deklaracji o umiłowaniu ojczyzny. Ważniejsze jest dla mnie to, co robimy dla dobra miejsca, w którym żyjemy, troska o nie i dla dobra wspólnoty, w której żyjemy. Codzienna orka, budzenie się codziennie rano z tym samym od lat przekonaniem, że ten kraj jest zbyt cenny i zbyt ważny dla mnie, żeby go po prostu oddać i pozwolić mu się stoczyć w otchłań uprzedzeń i wykluczenia. Jestem matriotką, a to oznacza, że bardzo doceniam pracę prababek, które mieszkały w kraju, w którym mieszkam i ja. I bardzo wierzę w to, że ich praca, ale też praca osób, które żyją współcześnie i tych, które będą żyły po mnie, że to jest bardzo ważne dla wszystkich kobiet. Patriotyzm dla mnie to prawdziwe uczucie, a nie ideologia. Do tego jest politycznie neutralny. Ale patriotyzm to również umiłowanie tradycji, jak i kultury. A tradycja tego kraju to wielokulturowość, otwartość na innych, na inne kultury, na inne społeczeństwa, na inne języki, na inne rasy. Patriotyzm to dla mnie miłość do swojego kraju, do jego historii, tradycji, do kultury i do języka, ale równocześnie zauważanie wad. Ponieważ to jest trochę tak jak z najlepszym przyjacielem, którego bezgranicznie kochamy, ale potrafimy powiedzieć mu, kiedy popełnia jakiś błąd. Całe moje pokolenie było tym pokoleniem, które doceniało w najwyższym stopniu to, że mamy wolną ojczyznę, że jesteśmy państwem, które po tylu latach odzyskało swoją wartość.